Co byś odpowiedziała Krystianowi, który twierdził, że ty i Ola jesteście fałszywe? Tak na pewno, że padły takie słowa rzeczywiście z ust Krystiana. No ale na pewno, kurczę, no on to powiedział, ja go rozumiem. To były emocje, on był zły, jakby odpuliłyśmy jego partnerkę, z którą był, więc to jest logiczne, że gdzieś tam był wkurzony i ja to rozumiałam. To było dla mnie logiczne, że na pewno, że będzie spina, że wyleją się łzy i pot, więc nie byłam na niego zła, nie miałam do niego żalu, rozumiałam go. Gdzieś tam później ten topór wojenny został zakopany, ale nie było mi przykro i rozumiałam też go, no bo był zły, był wkurzony, że Basia odpadła, więc to było normalne. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.